Jak urządzić kuchnię z wyspą, część piąta. Pokażę Wam kilka przykładów. Tutaj mamy wyspę na środku i połączenie z salonem. Tam jest z tyłu część jadalniana. Zwróćcie uwagę na to, że regał domyka część kuchenną, tak, żeby to łączyło się bardziej z salonem. I tutaj w górnej części regału macie kratkę wentylacyjną, która jest zamontowana. Pamiętajcie o tym, że kratek nie możemy zabudowywać. Tutaj też mamy niewielką kuchnię w bloku, pewnie większość z Was taką kuchnię ma, szafki tutaj akurat nie są do samej góry. Mamy część wyspy i doklejone do tego stół, bo tutaj już nie było dodatkowego miejsca na to, żeby stół sobie swobodnie stał. Ale jak widzicie, udało się to połączyć, więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to możecie taki zabieg też zrobić. Tutaj wyspa jest oddzielona takimi drewnianymi rażkami od części salonowej. Od strony kuchni wygląda to tak. Zobaczcie, biała, minimalistyczna kuchnia wąska i tutaj mamy wyspę optycznie oddzielono właśnie takimi reszkami. I jeszcze szybki rzucik z góry, żebyście widzieli, jak to wygląda. I kolejny przykład. Tutaj mamy część salonową, rekreacyjną, oddzieloną regałem takim metalowym. Wyspa jest przyłączona do tego regału i tutaj mamy ciemne, czarne szafki i zielone płyty. Tutaj też przykład takiego niewielkiego salonu. Wprawdzie jest bardzo wysoki, ale niewielki. Ledwo nam się tam stolik w kącie zmieścił. Zobaczcie, tutaj mamy schody na antresolę. I tutaj jest taka fajna kuchnia niewielka z półwyspem. I mamy bardzo duży blat roboczy. Czyli ta część, co się nie zmieściła tam przy ścianie, to mamy blat roboczy właśnie na półwyspie. Daj znać, jaką kuchnię chcesz jeszcze zobaczyć, to omówię ją dla Ciebie.